Dlaczego za tą linią żyje nas znacznie mniej? Na całym świecie woda, a przez to morze, przyciągają ludzi. W Polsce jest na odwrót, ale my przecież lubimy być inni niż wszyscy, więc nie ma się czemu dziwić. Oczywiście najsłabiej zaludnione miejsce w naszym kraju znajduje się na południowym wschodzie. Mowa konkretnie o tym małym, wystającym cypelku. To miejsce to gmina Lutowiska. Pomimo, że jest to jedna z największych gmin w Polsce i zajmuje 7 miejsce pod względem powierzchni, to mimo tego ma najniższą gęstość zaludnienia w całym państwie, wynoszącą zaledwie 4,5 osoby na kilometr kwadratowy. Według danych z 30 czerwca 2004 roku gminę zamieszkiwało 2221 osób. Dziś ma być to poniżej 2000 mieszkańców. Dla porównania, w 1931 roku gminę zamieszkiwało 18491 osób. Jednak jak się zapewne spodziewacie, wojenne burzliwe czasy w przypadku Polski zmieniły naprawdę wiele. I w tym konkretnie przypadku w Lutownikach miały miejsce na przykład starcia z ukraińskim UPA, a później przesiedlenia nadzorowane przez Stalina. Jednak największym fenomenem w skali kraju jest ta oto linia, którą teraz widzicie. Pomimo iż północ Polski w teorii jest bardziej przyjazna do życia z uwagi na ukształtowanie terenu oraz lokalizację, to żyje tam tylko około 20% całej populacji naszego kraju. Mimo iż pod względem powierzchni to między Dolną a Górną Polską zbyt dużej różnicy nie ma. Gdybyśmy wyłączyli z tego jeszcze Trójmiasto, Szczecin, Bydgoszcz i Toruń, to wówczas byłoby to już tylko 10%. Patrząc na to przez pryzmat gęstości zamieszkania, na północy są aż dwie duże blade plamy populacyjne, których statystycznie żyje aż 4 razy mniej Polaków niż wynosi średnia gęstość zaludnienia szacowana na 121 osób na kilometr kwadratowy. To naprawdę duża różnica, którą widać nawet z kosmosu. W teorii, łącząc ze sobą tylko województwo śląskie oraz małopolskie, miałyby one taką samą populację jak cała północ Polski właśnie za tą linią. W końcu zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku mówimy o około 8 milionach ludzi. Od zawsze mówi się o podziale Polski na Polskę A i Polskę B. W kontekście wschodu i zachodu, ponieważ tutaj nawet dziś, mimo że ta różnica jest mniejsza, to dalej zachód jest bogatszy od wschodu. Jednak w dyskusji i lekcjach geografii zawsze pomijało się kwestie północy i południa, a to tutaj wbrew pozorom widać większe różnice, które wyjątkowo nie są powiązane tylko z kwestią finansów. Dowodem w tej sprawie może być też mapa gęstości utwardzonych dróg, która jasno wskazuje, że na północy faktycznie jest nas mniej. Pytanie tylko, dlaczego Polaków faktycznie jest mniej na północy niż na południu? Czy może się to zmienić w nadchodzących latach i jak to wpływa na całą Polskę? Tym właśnie dziś się zajmiemy. Zapraszam Was do oglądania. Krótko, w 45 sekundach, chciałbym Wam zająć chwilę, która jest niezwykle potrzebna do rozwoju kanału. Jeśli lubicie nasze materiały, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu i łapce w górę, bo każdy taki klik nic Was nie kosztuje, a nam daje niezwykle dużo. Z mojej strony nie proszę Was o puste donaty, tylko wolę Wam dać coś w zamian. Dlatego polecam Wam nasz sklep www.globalista.pl, gdzie znajdziecie naszą grę planszową Globalista, w którą możecie zagrać z rodziną lub znajomymi, prowadząc przy tym Wasze imperium i podbijając resztę świata. Do tego mamy ozdoby do domu, w tym prawdziwe stare archiwalne mapy, którymi na przykład tak możecie ozdobić Wasz dom. Do tego plakaty polskich miast i wiele, wiele innych. Kupując coś dla siebie, pomagacie całemu naszemu zespołowi i sami dostajecie coś, co Wam się przyda. Więc wilk syty i owca cała. Jeśli nie macie na to czasu, to po prostu obejrzyjcie ten film. Za to też Wam serdecznie dziękuję, bo bez Was tego wszystkiego by nie było. A teraz czas na materiał. Na 20 największych miast naszego kraju tylko 5 znajduje się na północy. Mówimy konkretnie o Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Białymstoku i Toruniu. 21 miejsce zajął Olsztyn, który także jest na północy. Ale realnie można przyjąć, że tylko 1/4 najludniejszych metropolii znalazła się bliżej morza. Na pewno jednym z faktów, które narzucają nam się w pierwszej kolejności, jest mapa Polski przed wojną. Jeśli nałożymy ją na nasz kraj, to okaże się, że największe zaludnienie jest tam, gdzie niegdyś była druga RP. Można więc oczywiście przypuszczać, że bezpośredni wpływ na gęstość zaludnienia tych terenów miało zakończenie wojny oraz przesiedlenie ludności niemieckiej. W teorii to brzmi jak dobry argument, ponieważ jak wiecie, Polacy z terenów Białorusi, Litwy czy Ukrainy zostali przesiedleni na tak zwane ziemie odzyskane. Jeśli spojrzymy na mapę utwardzonych dróg i kolei, jakie zostawili po sobie Niemcy, w porównaniu z tym, co było na ziemiach Polski, to można odnieść wrażenie niemal takie samo jak patrząc na Holandię czy rejon wschodnich Chin, gdzie dróg w porównaniu z otoczeniem jest znacznie więcej.
ponieważ żyje tam znacznie więcej ludzi. Więc patrząc na stare mapy z północnej Polski, wygląda to jak prawdziwa populacyjna bomba, gdzie musiało żyć naprawdę wiele ludzi. Co najciekawsze, to nie zawsze tak było. Pomyślicie pewnie, że była wojna, zatem ludzie zginęli. Ale paradoksalnie północ nie ucierpiała aż tak, jak na przykład Wrocław, który zniszczony był w około 80%. A dziś to także jedno z najgęściej zaludnionych miejsc w Polsce. Okazuje się, że północ już w czasie, kiedy tymi terenami rządzili Niemcy, była pusta. Gęstość zaludnienia tych terenów znacznie odstawała od II RP, mimo tego, że żyli tam Niemcy. Oczywiście populacja została uszczuplona już po wojnie, kiedy 3,5 miliona obywateli Niemiec wyjechało na zachód. Jednak przybyło tutaj łącznie 2 miliony 300 tysięcy Polaków z naszych dawnych ziem i z głębi ZSRR. Ale nawet pomimo tego, dziś różnica między północą a południem nie powinna być aż tak dotkliwa. Skoro przecież na ziemię odzyskane także wjeżdżali Polacy z centralnej Polski, ponieważ zachęcani byli przez władze PRL-u. Jeśli spojrzymy na Europę jako na całość, to okaże się, że niemal w każdym państwie tereny nadmorskie są względnie gęsto zaludnione. Wyjątkiem są Niemcy i Polska, mówiąc o tym tylko w kontekście Bałtyku, ponieważ region Hamburga oraz Zagłębia Rury to już zupełnie odmienny przypadek. W czasach III Rzeszy, kiedy powstawały mapy populacji Niemiec, widać, że oprócz Berlina i terenów go otaczających, całe Pomorze jest dosłownie pustą plamą. I mimo tego, że było tam tak mało ludzi, to Prusacy razem z Austriakami i Rosjanami nie tak dawno doprowadzili do rozbiorów naszego kraju. Ale to już pomijając. Coś musi być jednak na rzeczy, skoro zjawisko to ciągnie się już setki lat. Czemu tak mało ludzi chce tam mieszkać? Przyjrzyjmy się geografii i klimatowi. Okazuje się, że zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, na terenach najsłabiej zaludnionych, występuje jeden wspólny czynnik, czyli silne oddziaływanie wpływu bałtyckiego. Charakteryzuje się on deszczowym latem lub ciepłą zimą, co jest efektem działania czynników klimatu morskiego. Powoduje to, że północ ma znacznie lepsze ziemie pod uprawy niż południe. Występują tam gleby, takie jak na przykład gleby brunatne właściwe, które jakością niewiele odbiegają od najlepszych czarnoziemów. To właśnie dlatego na tych terenach rolnictwo ma się bardzo dobrze. Co więcej, okazuje się, że to wcale nie Podlasie ma największy odsetek gmin zalesionych. Tych tak naprawdę jest najwięcej na obszarze zachodniej dziury populacyjnej, chociaż tą wschodnią też cechuje znacznie wyższe zalesienie. Tam, gdzie są lasy, tam ludzi z reguły musi być mniej. To oczywiste. Tylko tam, gdzie roślinność zazwyczaj chce się rozwijać, to tam też ludzie tworzyli swoje ośrodki miejskie, ponieważ były tam najlepsze warunki. No ale północ Polski i Niemiec to jednak wyjątek. Jest to naprawdę niesamowite w skali światowej. Ponieważ nie ma tutaj wielkich gór, tereny są względnie płaskie i dobre, więc proste do zaludnienia. A ewentualne różnice w wysokości, jak porównamy mapy, nie wskazują na jakąkolwiek korelację. We wczesnym średniowieczu nasze dwie dziury populacyjne zamieszkiwali głównie Pomorzanie oraz Prusacy, a ich historię łączy Morze Bałtyckie. Zarówno jedna, jak i druga społeczność cechowała się odmiennością oraz zacofaniem względem osadników z centralnej Polski i centralnych Niemiec. Proces nawracania na wiarę chrześcijańską żyjących tam plemion trwał w zasadzie nawet od przełomu XV i XVI wieku, kiedy południe, można powiedzieć, że już dawno żyło w obrządku chrześcijańskim. Powodowało to, że społeczeństwa północy często ze sobą walczyły, a dodatkowo zakon krzyżacki prowadził na północy krwawe rzezie lokalnej pogańskiej ludności oraz przyczynił się bezpośrednio do niszczenia tradycji oraz infrastruktury. Podobnie było po stronie germańskiej Brandenburgii. Niektóre z najbardziej znanych aktów przemocy krzyżaków na Pomorzu to masakra w 1309 roku w Gdańsku, gdzie zginęło około 5 tysięcy mieszkańców, co skurczyło populację miasta według różnych źródeł od nawet 40 do 80%. Północ była najeżdżana także przez Szwedów, Brandenburgię, a także Polskę, która chciała te tereny pozyskać dla siebie. Finalnie spowodowało to, że ludzi było tam już mniej od wieków, ponieważ nigdy nie było tam wystarczająco spokojnie. A przerzucanie tych ziem z rąk do rąk tworzyło też problemy finalnej przynależności narodowościowej. To właśnie ten fakt w głównym stopniu przyczynił się do tego, że nawet pomimo dostępu do morza oraz możliwości dynamicznego rozwoju, te ziemie dziś nadal są względnie puste, porównując je z populacją tuż nieopodal. To tyczy się zarówno naszego kraju, jak i Niemiec. Być może, gdyby nie te wojny, dziś północ Polski wyglądałaby zupełnie inaczej. Sam Gdańsk prawdopodobnie byłby miastem dużo ludniejszym, ale nie zapominajmy, że o wpływy w najważniejszym polskim porcie rywalizowali Niemcy, Polacy, Szwedzi, a nawet Rosjanie. Stąd też nie bez powodu swego czasu region ten był wolnym miastem Gdańsk. Dziś północ jest bezpieczna.
Obszar Gdańska i Trójmiasta to demograficznie niemal najszybciej rosnąca populacja w Polsce, gdzie jeszcze w samym Gdańsku w 1945 roku żyło około 120 tysięcy ludzi. Dziś według różnych szacunków i map od 490 do 580 tysięcy osób. Morze przyciąga coraz więcej bogatych oraz młodych Polaków, podobnie jak region zachodniopomorskiego, co w perspektywie najbliższych 30 lat spowoduje, że północno-zachodnia plama populacyjna zostanie zredukowana kosztem tej, jaka pogłębi się w regionie północnego wschodu. Razem z Podlasiem i Białymstokiem staną się najbardziej wyludnionymi terenami Polski, jeśli nie zostaną podjęte działania mające na celu zatrzymanie tego procesu. Wskazuje na to bezpośrednio mapa corocznego ubytku populacji. Niestety w podobnym położeniu znajduje się cała wschodnia Polska, która wobec działań Rosji na Ukrainie oraz ogólnego niepokoju na wschodzie znajduje się w podobnej sytuacji jak Pomorze w średniowieczu. Jedynym plusem jest to, że nie są tam bezpośrednio prowadzone żadne działania wojenne. Nie zapominajmy jednak, że w teorii władze PRL-u przecież mogły postawić większy nacisk na wzrost populacji północy, skoro te tereny były idealne pod rozwój. Jednak tutaj na drodze stał jeszcze jeden istotny czynnik. Konkretnie są nim surowce, jakie znajdują się pod naszym państwem. Gdzie surowce, tam i ludzie. Najlepszym przykładem jest Śląsk, Małopolska, część Polski centralno-zachodniej czy Podkarpacia. Władze PRL uważały, że rozwój przemysłu jest kluczowy dla osiągnięcia postępu gospodarczego i społecznego w kraju. W latach 50. i 60. XX wieku władze PRL skupiały się na rozwijaniu przemysłu ciężkiego, który wymagał dużych ilości surowców naturalnych, takich jak węgiel, ruda żelaza, miedź, ołów czy cynk. W związku z tym na terenach, gdzie występowały te surowce, podejmowano wiele działań mających na celu rozwój przemysłu. W przypadku Pomorza rozwój skupiał się wokół największych aglomeracji, takich jak Szczecin i Gdańsk, gdzie powstała nawet stocznia. To doprowadziło do pogłębiania się różnic w rozłożeniu populacji naszego kraju. Zatem jak widzicie, największy wpływ na to, gdzie żyjecie, ma historia, geografia oraz dostępne surowce. Bieszczady niegdyś nie były najmniej ludnym obszarem Polski. To brutalna historia spowodowała, że dziś to jedno z najbardziej dziewiczych miejsc w całej Europie. Mimo tego, to nie Bieszczady są największym odludziem w Polsce pod względem wielkości terenów niezamieszkałych i leśnych. Tak naprawdę jest to Puszcza Notecka. Ma ona około 100 km długości i około 30 km szerokości oraz znajduje się w północnej Polsce. Jednak warto zauważyć, że granice Puszczy Noteckiej nie są ściśle określone i mogą się nieco różnić w zależności od źródła. Myślę, że po dzisiejszym materiale przestaniecie myśleć, że odludzia są tylko na wschodzie. Tak naprawdę przede wszystkim są na północy i tam, gdzie obecnie obszary chronione. Więc zamiast jechać w Bieszczady, żeby być na odludziu, zawsze możecie pojechać na przykład do klimatycznego poniemieckiego Nowego Warpna nieopodal Szczecina, do Jedwabna w Warmińsko Mazurskim czy Smołdzina w Pomorskim. W każdej z tych gmin populacja wynosi mniej niż 10 lub nieco ponad 10 osób na kilometr kwadratowy, czyli tylko 2 do 3 razy więcej niż w Bieszczadach. Niemniej te mają znacznie mniejszą powierzchnię pod względem wielkości gminy, więc to się wyrównuje. Na 200 najmniej zaludnionych miejsc w Polsce aż 162 znajdują się na północy Polski, więc to chyba o czymś znaczy. Myślę, że to był dość odkrywczy temat, ponieważ jeszcze nie widziałem podobnej publikacji, więc wy macie ciekawy temat do debat geograficznych. Dajcie znać, co sami o tym sądzicie. Z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć.